Witajcie w waszych domach i tu w studio. Oglądacie państwo program Evidence, a w dzisiejszym programie zajmiemy się tematem więzi. Co nas łączy z innymi? Nazywam się Gillian Joseph i jestem współgospodarzem tego programu i mogę wam powiedzieć, że będzie dzisiaj nad czym pomyśleć, a także czego posłuchać. Ken zajmie się muzyką, Ken Burton z jego wyśmienitym zespołem. Co wieczór są lepsi. I Dwight Nelson jest także z nami. Dwight, więzi. Każdy sądzi, że jest ekspertem w tej dziedzinie. Wszyscy je mamy, czyż nie? Tak, ale co to oznacza? Dlaczego? Gdy rzeczywiście pomyślimy, jak jesteśmy zamożni na Zachodzie, czy może być, że w rzeczywistości żyjemy jak nędzarze, gdy chodzi o więzi? Myślę o słowach Matki Teresy. Samotność i poczucie, że się jest niechcianym, to najokropniejsza nędza. Zastanawiam się, czy też my tu na Zachodzie nie żyjemy podświadomie w takiej właśnie nędzy. Więzi. Musimy dojść do sedna tego zubożenia. Gdy jechałam tu dzisiaj, miałam w samochodzie włączone radio. Śpiewał Randy Crawford, a w jego piosence były takie słowa: każdy z nas potrzebuje kogoś. Nie każdy chciałby kogoś albo pragniemy kogoś. Nie, potrzebujemy. A to słowo jest kluczowe, bo nasze więzi decydują o naszym poczuciu wartości. Czy jesteśmy szczęśliwi, czy też smutni. I często, gdy zmienimy nasz stosunek do drugich, drudzy zmieniają swój stosunek do nas. Jedna z najbardziej skomplikowanych spraw w życiu to więzi. W jaki sposób należy je rozumieć, nie mówiąc już o przetrwaniu? Mówi się, że to więzi kształtują społeczeństwo. One też mają nam wskazać, jak naprawdę odczuwamy samych siebie. Mam wielu przyjaciół. Z nikim nie czuję się bliskim. Czy jakakolwiek więź jest lepsza niż żadna? Czy nasze więzi rzeczywiście mają tak wielki wpływ na nasze życie? A jeśli tak, to czemu ranimy się nawzajem? Moje życie pełne jest ludzi, mimo to czuję się samotna. Ken Burton. Ken Burton, niesamowicie zdolny muzyk. Więzi to nasz dzisiejszy temat. Wydaje mi się, że w świecie twojego zawodu to one właśnie są absolutnie nieodzowne dla właściwych rezultatów. Jak to działa w muzyce? Masz całkowitą rację, gdy mówisz, że to konieczne. Gdy pracujesz jako członek zespołu, czy to w chórze, czy w grupie, musisz wiedzieć, gdzie jest twoje miejsce. Każda pojedyncza osoba jest ważna. Perkusista ma swoją rolę, saksofonista ma swoją rolę, pianista ma swoją rolę. Gdy gramy lub śpiewamy razem, nie próbujemy prześcignąć się nawzajem, ale wszyscy działamy dla jednego wspólnego celu. I jest to bardzo ważne, żebyśmy także nawzajem się lubili. Pracujesz czasem z wielkimi grupami. Ile osób liczy chór w połączeniu z orkiestrą? Tak, orkiestra. Czasami mamy razem około 600 osób. Masz więc ogromną liczbę sieci i powiązań. Z pewnością. Zawsze staramy się wzniecać poczucie przynależności, bliskości i wzajemnego zrozumienia, bo to pomaga. Jeśli na przykład wyczuwasz, że ktoś w zespole nie czuje więzi z resztą zespołu, to jakie jest rozwiązanie? W Anglii nazywamy to P45. P45? Co to jest? To jest to, co dajesz komuś, gdy go wywalasz. Ja tylko żartuję. Naprawdę to próbujemy zbadać, o co rzeczywiście chodzi. Bo jest to absolutnie nieodzowne, że kiedy współpracujemy razem jako zespół, to rzeczywiście trzymamy się razem. A przy organizowaniu zespołu, nawet i na tę serię, co było pierwsze w naszych myślach, to dobranie muzyków, którzy dobrze współpracują ze sobą. Nie tylko dobrych technicznie, ale także potrafiących zgodnie współżyć i o dobrej postawie, co jest zasadnicze, aby otrzymać dobre rezultaty. Masz także rodzinę. Czy mógłbyś to rozszerzyć z wzajemnych stosunków w swoim zespole na zasadnicze, społeczne związki międzyludzkie? Jedną z ważnych spraw w muzykowaniu, nawet gdy się gra partię solową, jest nastawianie ucha i uważne słuchanie.
Nieraz muzyka zostaje zniekształcona, bo niektórzy właśnie tego nie robią, nie słuchają uważnie i być może grają tylko dla siebie. W więziach międzyludzkich to jest też zasadnicze. Musisz słuchać i właściwie rozumieć, co druga osoba robi i jaki ty masz w tym udział, wczuwać się. Słusznie, dobrze powiedziane. W rzeczy samej zwróćmy się do muzyków. Jillian, i wprowadźmy tę harmonię więzi przez muzykę. Każdy z nich sprawdza, czy jego P45 teraz czeka na niego. Nie, nie, oni znają się na żartach. Usłyszymy teraz pieśń zatytułowaną Licz na mnie w wykonaniu Ayoli i Sary. Saro, o czym jest ta pieśń? Ta pieśń mówi, możesz mieć więź z każdym, niezależnie od tego, czy chodzi o osobę bliską dla ciebie, czy też o twoją więź z Bogiem. Jeśli masz więź z daną osobą i chcesz być przez nią pocieszony, to zapewnij cię, licz na mnie. I can see it's hurting you. I can feel your pain. It's hard to see the sunshine through the rain. Oh yeah. I know sometimes it seems as if Licz na mnie. To fantastyczne. Tak, każdy ma ludzi w swoim życiu, na których liczy. Wiem to z własnego doświadczenia. Bez więzi rodzinnych nie mogłabym osiągnąć wielu z mych marzeń. Mamy wśród nas szczególną rzeźbiarkę, która w swych dziełach przedstawia więzi. Powiedz nam, jakiej formy używasz, gdy chcesz przedstawić więzi? Tak, więzi to punkt centralny moich prac. Więź między kształtami i formami odzwierciedla więź między ludźmi i dlatego obserwuję ludzi,
ludzi, a to daje mi natchnienie, by stworzyć rzeźbę. Edwino, ta rzeźba nazywa się Opowiadanie. Powiedz nam coś o niej. To było w Galerii Sztuki około rok temu. W jednym z pokoi ktoś opowiadał historię. Wokół na podłodze siedzieli rodzice ze swoimi dziećmi i wszyscy skupili uwagę na opowiadającym, a ich język ciała był zdumiewający. Rodzice trzymali mocno i przytulali swoje dzieci, że wydawali się razem tworzyć jedno. Szkicowałam ich i robiłam małe szkice studiów. Gdy wróciłam do pracowni, zrobiłam kilka rzeźb i to jest jedna z nich. To jest piękne. Ta szczególnie wpadła mi w oko. Nazywa się W moje serce. Jest piękna, a ta, co przedstawia? Ta. Widziałam fotos ze sztuki Szekspira i jest tu ta postać. Postać mężczyzny za plecami kobiety, obejmująca ją ramionami. Znowu podobał mi się tu język ciała, więc eksperymentowałam z kształtami i formami w studio, aż zrobiłam to. Kobieta swobodnie opiera się do tyłu, a mężczyzna ją jakby ochraniał. A ta ostatnia tutaj, Taniec z tatą. Czy tak ją nazwałeś? Z tym związana jest osobista historia? Tak, to mój tato. Próbował nauczyć mnie tańczyć walca, gdy byłam dzieckiem. Postawił moje stopy na swoich i tańczył walca po pokoju. Zrobiłam kilka studiów z gliny i kilka osób powiedziało mi, myśmy też tak robili. Albo ja też to robiłam z moim tatą. Miałam bardzo bliską więź z moim ojcem, więc to wyrzeźbiłam, aby to odzwierciedlić. Zaufanie dziecka stojącego na butach ojca, gdy uczy nas tańczyć. Dlatego właśnie zrobiłam tę rzeźbę. Dlaczego dziedzina więzi jest dla ciebie tak interesująca w twojej sztuce? Bo jest uniwersalna. Sądzę, że wszyscy szukamy i potrzebujemy więzi. Niezależnie od tego, z jakiej kultury pochodzimy, jakim językiem mówimy, to jest język uniwersalny, a dla mnie naprawdę interesujące jest, ile mogę zabrać z kształtów, nie zatracając jednak uczucia, nadal oddając kryjące się tam uczucia, jednocześnie upraszczając wszystko coraz bardziej. Dlatego rzeźby nie mają twarzy, bo nie chodzi mi o indywidualne osoby. To jest każdy. Edwino, dziękujemy ci za przyniesienie tych rzeźb. Dziękuję. Tak, każdy z nas szuka jakiejś więzi w swoim życiu. Wszyscy wiemy, że to jest to, o co się naprawdę zmagamy, ale co sądzimy o tych więziach? Tak, sądzę, że całe życie obraca się wokół więzi. Nie myślę, żeby ludzie leżeli w swych grobach i żałowali, że nie wypracowali więcej nadgodzin albo więcej czytali. Prawda, to wszystko także jest ważne dla nas, ale sądzę, że więzi są kluczem do życia. Sądzę, że tam, gdzie są dobre więzi, tam także jest szczęście. To jest ważne. Nie zastanawiamy się długo, by wstać i oglądać futbol, po prostu być razem i wypić parę piw, może trochę przyjemności. Sądzę, że ma to wpływ na wszystko, co robię. Tak, to bardzo ważna dziedzina życia. Bardzo ważna, być może najważniejsza. Tak, bardzo ważna. Jesteśmy tuż po ślubie, to miesiąc miodowy. Więzi są ważne dla osobistego spełnienia. Jesteś szczęśliwy, a gdy jesteś szczęśliwy w swojej więzi, odnosisz sukces w życiu. Ale jeśli nie jesteś, to całe twoje życie ucierpi. Praca, studia. Bardzo ważna. Rozumiesz mnie? Rodzina, czyż nie? Rodzina. To rodzina, nieprawdaż? Przetłumaczę to dla zagranicznych widzów. Rodzina, czyż nie? Rodzina. Wszyscy oni widzą wielką ważność więzi w swoim życiu, ale co się dzieje, gdy te więzi zostaną zerwane? Oto Alva Davis pracuje jako mentor dla młodzieży i mówi, że przez opiekę i więź następują zmiany w życiu. Every Focus to organizacja mentorstwa. Daje ona osobiste przykłady osób dorosłych dla osób młodych, znajdujących się w trudnościach życiowych. Działamy szczególnie z młodzieżą, znajdującą się w konflikcie z prawem kryminalnym. Może im grozić ryzyko przestępczości, albo mogą mieć problemy w szkole. Problemy, które mogą na zawsze zagrozić im dostęp do szkół. W Anglii
mogli, żyjemy w nowoczesnej ekonomii. O ile wiem, jest to szósty najbogatszy kraj w świecie. A tutaj, gdzie jesteśmy teraz, to najbogatszy rejon w kraju. A mimo to są tu dzieci, które cierpią głód i sąsiedzi muszą je karmić. Niektóre z nich przychodzą do nas. Mamy też dzieci, które doznają przemocy w domu oraz skutków nadużywania narkotyków i alkoholu przez ich rodziców. Przychodzą do nas uszkodzone, nieufne wobec dorosłych, przekonane, że życie jest beznadziejne, a dla nich nie ma już żadnej przyszłości. Gdy w ich życie jako wzór wkroczy osoba dorosła o kompletnie innych przekonaniach, która akceptuje ich takimi, jakimi są, która jest gotowa stawić im wyzwania w sposób dający im szansę, która jest gotowa pokazać, iż pomimo ich młodego wieku są w stanie podjąć się odpowiedzialności za własne życie, potrafią dokonywać wyboru i w tych dzieciach można zobaczyć całkowitą zmianę. Żyjemy w świecie, w którym wzrasta liczba nadszarpniętych i zerwanych więzi, a młodzi ludzie, którzy przychodzą do nas, pochodzą z takiego rodzaju stosunków, a to ma wszelkiego rodzaju negatywne efekty nie tylko na życie młodej osoby, ale także na rodzinę. Zanim przyszłam do ośrodka Readily Focus, ja i moja córka nie miałyśmy żadnej więzi. To była ciągła walka i kłótnie. Nie miałyśmy szacunku do siebie. Córka właśnie skończyła 14 lat, ale jej mózg jest jak 18-latki. Ona myśli, że świat jest przeciwko niej przez cały czas. Wszyscy staramy się jej pomóc, ale ona myśli, że cały świat jest przeciw niej. My wszyscy tylko gderamy na nią, a to ją denerwuje. Wszyscy mówimy, że chcemy jej tylko dopomóc, jednak teraz, po ukończeniu kursu, mamy respekt dla siebie wzajem. Teraz razem robimy różne rzeczy i jest dużo lepsza atmosfera w domu. Jeśli twoje więzi są zdrowe, to i twoje zdrowie jest lepsze. Masz pozytywne spojrzenie na życie i przyszłość, a tę postawę przekazujesz drugim, zachęcając ich przez swój wpływ na ich życie. Dzieci i młodzież cieszą się sukcesami zamiast porażek i rozczarowań. Rodzice mają wytchnienie od stresu, gdy więź z ich dziećmi jest harmonijna. A jeśli chodzi o młodzież w naszym programie, pracujemy nad tym, by przywrócić nieco dobra ich własnemu życiu. Żyjemy w niedoskonałym świecie i negatywne wpływy dotykają nas wszystkich w naszym życiu i w naszych więziach. A szukanie pomocy, sądzę, jest tym najlepszym, co możesz zrobić. I to szukanie właściwej pomocy dla twojej własnej sytuacji. A jest wokół wiele osób chętnych, by udzielić tej pomocy i wsparcia, żeby zmienić sytuację. Tak, ona ma całkowitą rację, czyż nie? Żyjemy w niedoskonałym świecie, gdzie drzwi trzaskają. Rozumiesz mnie? Całkowicie. Jak ważne jest więc, by mieć takich mentorów, o jakich mówiła Alva, ludzi, którzy pomogą nam w kryzysie. Jedną z nich mamy przyjemność gościć tu dzisiaj, Christine Northam. Wspaniale, że jest Pani z nami. Pracuje Pani w organizacji o nazwie Relate, tak jest. A jej jedynym celem jest pomaganie ludziom w przetrwaniu kryzysu. Tak, Relate wierzy, że ludzie kwitną, gdy ich więzi są stabilne i szczęśliwe. A to jest praca, którą wykonujemy, samo jej sedno. Usiłujemy pomóc ludziom budować bardziej harmonijne więzi. Czy chodzi tu o więź między rodzicami i dziećmi? Tak, mamy poradnictwo rodzinne. Więzi między mężem i żoną, mąż i żona, czy też żyjący ze sobą partnerzy. Raczej chodzi nam o samą esencję więzi. Powiedzmy, że jestem w tarapatach i mam twój numer telefonu, a ty jesteś wykwalifikowany doradcom, tak jak jest w rzeczywistości. I gdy powiem, Christine, ja leżę i kwiczę na wszystkich frontach z wszystkimi bliskimi, co mam robić? Co mi powiesz? Jeśli byś przyszedł do mnie, Dwight, to zbadam dokładnie twoją sytuację, żeby ustalić, jakie masz problemy. To by zajęło sporo czasu, prawda? Ale dopiero wtedy mogę ci pomóc, zrozumieć twoje własne problemy i także pomóc ci zobaczyć wyjście z tych problemów.
Mówiłaś o dobrych więziach. Co to takiego? Na czym polega taka dobra więź? Wydaje mi się, że to taka więź, która jest dość mocna, by wytrzymać wszystkie zmiany i naciski nowoczesnego życia, radzić sobie z dziećmi, z utratą pracy i być może mieć kłótnie od czasu do czasu, ale znowu dojść do ładu i wiedzieć, że nim dzień minie, możecie się razem uporać z problemem. Wolno czasami trzasnąć drzwiami? Oczywiście, jest to zdrowy sposób komunikowania się, jeśli się nad tym panuje. Można być podejrzliwym wobec par, które mówią, jesteśmy 35 lat po ślubie i nigdy nie było ostrych słów. Można zapytać, czy w ogóle rozmawiają ze sobą. No, ja w to też nie uwierzę, ale zastanawiam się, czego oczekują od swojej więzi. Niektórzy mogą podążać za sobą bez nawiązania bliższej więzi, ale jeśli jesteś w dynamicznej więzi, to jest to prawie nieuniknione, że czasami bywają starcia. Pomówmy o tej bliskości, którą właśnie wspomniałaś. Intymność. Jak ją osiągnąć? Intymność to sprawa więzi z drugą osobą. Chodzi o to, żeby mieć dobry wzór, być może też w dzieciństwie. Sądzę, że jeśli masz pecha i nie mogłeś się nauczyć o intymności i bliskości od swoich rodziców, to musisz usilniej pracować nad nawiązaniem więzi jako dorosły. Ale to jest intymność, bliskość, pewność wzajemnego wsparcia dla siebie, że razem przejdziecie przez dobre i złe i że jesteście szczęśliwi w waszej intymnej więzi. A tu właśnie o to chodzi. A jeśli nie miałem dobrego dzieciństwa, nie jestem skazany na powtórkę przeszłości? Nie, nie sądzę, że jesteś skazany, jeśli tylko potrafisz oszacować szkody lub skutki być może nieszczęśliwego dzieciństwa w twoim obecnych więziach partnerskich. A często ludzie mają z tym trudności. To może być najtrudniejszym zadaniem w poradnictwie, ale nie zawsze. To wprost zdumiewa. Gdziekolwiek mieszkasz, różni ludzie, kultura, sprawa zawsze sprowadza się do więzi. Czemu tak jest? Sądzę, że jest tak dlatego, iż istoty ludzkie potrzebują więzi. Pragniemy poczucia bezpieczeństwa, dobrej komunikacji w naszych kontaktach, wymiany myśli i wzajemnego wspierania się. To jest esencja całej sprawy, czyż nie tak? Christine Norton, dzięki za wskazanie sposobów, jak nawiązywać więzi. Obiecaliśmy Państwu ucztę muzyczną i mamy teraz coś dla Was. Tytuł kolejnej pieśni brzmi Gdybyś był mną. Wykonają ją dla nas Sean i Deborah. Sean, co ta pieśń znaczy dla Ciebie? Zasadniczo każdy jest kształtowany przez doświadczenia, jakich doznaje, ale Ty możesz nie znać moich przeżyć. Ta pieśń próbuje odzwierciedlić tę sytuację i fakt, że łatwiej nam współżyć ze sobą, gdy wyobrażamy sobie siebie w sytuacji kogoś drugiego. I gdybyśmy czynili tak często, być może nasze społeczeństwo byłoby o wiele lepsze. Z pewnością tak. Sean i Deborah. And maybe see each other from another point.
Dzięki wam, Sean i Debbie. Piękne. Gdybym ja był tobą, a ty mną, cóż za pieśń o więziach. Nie sądzę, że rozpoznacie, o kogo chodzi, gdy wam powiem to nazwisko. Ale może go znacie. Urodził się jako Farrokh Bulsara 5 września 1946 roku w Zanzibarze u wybrzeży Tanzanii. Gdy jeszcze był maleńki, jego rodzice przenieśli się do Indii, a w roku 1969 do Anglii. Gdy znalazł się w Anglii, jego nauczyciele odkryli w nim szczególny talent muzyczny. Przez lata uczył się gry na fortepianie, ale co ciekawe, skończył studia w Ealing College of Art z dyplomem w grafice. Jednak miłością Farrokha nadal była muzyka. Kilka lat później przyłączył się do grupy o nazwie Ibex. Jeszcze nie wiecie, kto to? Właśnie z tej grupy Ibex Farrokh Bulsara stał się sławny jako Freddie Mercury. Wielka, międzynarodowa supergwiazda muzyki rockowej w zespole Queen. Kiedy zmarł w roku 1994, słuchajcie tego, Farrokh Bulsara, Freddie Mercury, sprzedał ponad 100 milionów klasyków, płyt z takimi piosenkami jak Bohemian Rhapsody, nie każcie mi tego śpiewać, Another One, Bites the Dust, We Will Rock You, znacie to? I We Are the Champions. To były przeboje, które zrobiły z niego światową gwiazdę, bogacza, człowieka sławnego. Miał, słuchajcie, ponad 50 milionów funtów. Kiedyś na swoje urodziny wynajął całe najwyższe piętro elitarnego hotelu Berkshire w Nowym Jorku. Concordem zabrał całe towarzystwo, a przy drzwiach witała ich obsługa kelnerów i kelnerek odziana tylko w farbę na ciele naniesioną przez sławnego artystę.
A potem na owym górnym piętrze popijali setki butelek Moët Chandon i innych drogich trunków godzinami i dniami. Freddie Mercury, co za człowiek. Miał wszystko, władzę, sławę, kochanki, seks. Miał wszystko oprócz jednego, jednej drobnej rzeczy, której nie posiadał. Posłuchajcie ostatniego wywiadu z nim, ostatnich słów wypowiedzianych publicznie. Dowiemy się, co to było, czego nigdy nie posiadał. Spójrzmy na ekran. Freddie Mercury tuż przed śmiercią na AIDS w wieku 46 lat. Oto jego słowa. Możesz mieć wszystko na świecie, powiedział Freddie, i nadal być najsamotniejszym, a to jest najbardziej gorzka samotność. Miałem wiele miłości, kochałem się na oba sposoby z mężczyznami i kobietami, ale wszystko zawiodło. Sukces zrobił ze mnie idola, dał mi miliony, ale nie pozwolił mi doznać tej jednej rzeczy, której wszyscy potrzebujemy, trwałej więzi miłości. Czy podchwyciliście to? Ta jedna rzecz, której wszyscy potrzebujemy. Freddie wiedział, co? Ta jedna rzecz, trwała więź miłości. Tego nie posiadał. Więzi, szanowni państwo, więzi, by być człowiekiem, trzeba nam więzi. Czyż nie tak? Pytam was. Oczywiście, aby żyć jak człowiek, potrzebujemy więzi. Powiem wam coś, nawet na bezludnej wyspie południowego Pacyfiku nadal szukalibyście więzi. Czy widzieliście film Castaway, Poza światem, z Tomem Hanksem? Sam tam był na tej wyspie, prawda? Tak był spragniony więzi, że co Tom Hanks robi? My, Jankesi, nazywamy to inaczej niż wy. Po waszemu po prostu piłka. Co z nią robi? Maluje na niej twarz. Potrzebna mu jest więź, bo być człowiekiem, szanowni państwo, znaczy tęsknić za spoiwem, za sednem życia, którym jest więź. Freddie Mercury miał absolutną rację. Istniejemy. W rzeczy samej jesteśmy tutaj z powodu więzi. Mieliśmy biologiczną mamę i biologicznego tatę. Czy oni teraz są twoimi rodzicami, nieważne, ale potrzebna była więź, abyście tu byli. A przy tym nie tylko trzeba więzi, abyście tu byli, trzeba też więzi, abyście tu pozostali. Mam na myśli niemowlęta. Czy nie napisano setki studiów psychologicznych? Niemowlęta są głodne nie tylko mleka matki, ale niemowlęta pragną także więzi. Czyż nie tak? One są głodne więzi. Czy wiecie o tym? Niemowlę nie tworzy więzi z kołyską, ani też ze swą butelką, choć myślę, że naszych dwoje miały jakąś więź ze swoimi. Nie mogliśmy im ich odebrać. Niemowlęta tworzą więź z ludźmi. Tak jest w niemowlęctwie, dzieciństwie i przez całe życie. Nigdy nie wyrastamy z naszej potrzeby więzi. Możemy planować wszyscy, aby mieć wysokooktanowe więzi. Ale musimy przyznać, że choć więzi są podstawowe dla naszej egzystencji, dla naszej tożsamości, coś się zepsuło w naszych więziach. Widzę, że są tu parę chłopców i dziewcząt. Ja nie mówię o więziach takie jak wasze, ale one też mogą być włączone. Coś się zepsuło w zasadniczych więziach międzyludzkich. Mama, tato i dzieci, rodzeństwo i przyjaciele i koledzy w pracy. Wszyscy na coś chorujemy. Freddie Mercury miał absolutną rację. To, czego najbardziej pragnę, najtrudniej mi przyjąć. Coś się rzeczywiście paskudnie popsuło. Powiecie, udowodnij mi to, Dwight. Jestem rad, że tego chcesz. Popatrzmy na policję. Dlaczego mamy policję? Dlaczego mamy wojsko? Dlaczego zamki i kłódki? Bo mamy problem z więziami, czyż nie tak? Nie ufam tobie, ty nie ufasz mi, nie dam ci klucza do mojego mieszkania, prawda? Mamy problem z więziami. Dlaczego mamy rakiety i łodzie podwodne? Dlaczego potężne armie? Gdyż u korzeni naszych ludzkich zmagań są trudności, jakie wszyscy mamy z więziami. Tak, wszyscy. Co więc to znaczy?
To znaczy, iż nasze domy, nasze małżeństwa i nasze przyjaźnie wszystkie są jak rozbite skorupy zgorzkniałych serc. Wszystko z powodu braku więzi. Hej, opowiem wam smutną historię. Ernest Hemingway, to był znany amerykański pisarz, słyszeliście oczywiście o nim. Ernest Hemingway, czy wiecie, co jego matka zrobiła na jego jedne urodziny? Posłała mu ciasto z pistoletem w środku, którym zabił się jego ojciec. Coś musiało być nie tak w więzi tej matki z synem. Ta więź została całkowicie rozerwana. Żyjemy w rozerwaniu. Przypuszczam, że tak to już jest, nawet tu w Anglii. Zdawało mi się, myślałem, że ta historia jest doskonała jak w bajce. Ona była księżniczką z okładki pisma mody, a on królewiczem z bajki, ale wszyscy znamy tę tragiczną historię Diany i królewicza Karola. Zaczęło się jak w bajce, a skończyło się gotyckim horrorem, nieprawdaż? Czego tam brakowało? Pieniędzy czy majątności? Więzi. Były martwe. Tak, żyjemy z tym, żyjemy. Nie tylko Freddie Mercury. Słyszeliście o Beatlesach? Wasza czwórka z Liverpool, którą posłaliście do nas. U nas właśnie obchodzono kilka tygodni temu rocznicę ich pierwszego występu. Mówię o Beatlesach w Stanach Zjednoczonych. W Ed Sullivan Show i Amerykanie dostali bzika. Kilka lat temu ktoś natknął się w Amsterdamie na jakieś nieznane taśmy. Mówimy tu o taśmach, na których Beatlesi nagrali swoje rozmowy, nie wiedząc, że magnetofon cały czas był włączony. Ktoś dostał te taśmy i je opublikował. Pismo Rolling Stone opisało to i wtedy odkryliśmy, że ci wspaniali chłopcy, ta czwórka młodych z Liverpool, 7 lat wcześniej śpiewali swój przebój, zdaje mi się, Love Me Do, taki był tytuł, a 7 lat później są całkowicie skłóceni, chwytając się za gardła. Paul McCartney usiłuje, jak wskazują taśmy, utrzymać jakoś grupę w całości, z nadzieją udania się na wspólne tournée pierwszy raz od 3 lat. W zamian po raz ostatni występują publicznie na zimnym dachu Apple Records tu w Londynie. Nie mogli się zgodzić na więcej niż 5 piosenek i 30 minut razem. Mamy na ekranie cytat z pisma Rolling Stone. Gdy Harrison, mowa tu o George'u, nie odchodził z najlepszego zespołu świata, on odszedł od życia w piekle. Dlaczego? Powiem wam, co jest przyczyną. Z tej samej przyczyny 78% małżeństw w Hollywood kończy się rozwodem. Więzi. Chodzi o więzi, panie i panowie. To jest to. Taki jest los ludzkości. Z tej samej przyczyny miliony domów i małżeństw stają się niefunkcjonalne. Z tej samej przyczyny wydaje się miliardy dolarów i funtów na leczenie się samemu przy pomocy leków i alkoholu, bo nie dajemy sobie rady z porwaną, raniącą więzią. Tak więc sądzę, że sprawa jest jasna, czyż nie? To więzi są u podstawy naszego istnienia, naszego serca i naszej duszy. Zerwane więzi. To raczej ironiczne, czyż nie? Potrafimy posłać człowieka na księżyc, objechać świat dookoła, zejść w głębinę rowu mariańskiego na Pacyfiku, ale nie wiemy, jak sobie radzić z tą sprawą więzi. Jean-Paul Sartre napisał sztukę pod tytułem Bez wyjścia. To Francuz, znacie go. Owa sztuka Bez wyjścia była o ludziach w piekle, ale nie tym, o którym myślicie. W jego sztuce piekłem okazuje się miejsce, gdzie ludzie nie mogą się pogodzić i muszą współżyć ze sobą na wieki. To byłoby okropne. Jedna z postaci pod koniec sztuki wypowiada takie słowa. Pokażę je na ekranie. To jest piekło. Nigdy bym w to nie uwierzył. Pamiętasz wszystko, co ci mówiono o torturach, o ogniu i siarce, o gotującej się smole? Stare bajki. Nie potrzeba rozżarzonych pogrzebaczy. Piekło to drudzy. Tragedią jest to, że ty i ja wiemy, że to prawda. Piekło to drudzy, inni ludzie.
Powstaje pytanie, czy jesteśmy beznadziejnie na wieki skazani na to piekło? Czy nie ma wyjścia? A jeśli jest, to jakie? Chcę je znaleźć. Podaj mi przepis. Pokaż mi drzwi. Szanowni Państwo, chcę postawić postulat, że jeśli mamy znaleźć wyjście, to musimy najpierw dojść do pewnego porozumienia. Mianowicie, że więzi opierają się na decyzjach moralnych. Zgadzamy się z tym? Pozwólcie, że rozwinę tę tezę. Decyzje moralne. Dlaczego jest mi tak łatwo zaufać komuś, kto pragnie mojego najwyższego dobra? Wiem, że raczej wstawi się za mną niż za siebie samego. Mam szczęście, bo mam takich przyjaciół. Dlaczego nie ufam typowi, o którym wiem, że kłamie, oszukuje i wydałby, jeśli trzeba, własną matkę? Czy jest w tym coś moralnie złego? Czy nie wybiorę tego, do którego mam największe zaufanie? Albo inaczej, czy warto się trudzić? Do czego jesteś mi potrzebny? Tylko mi przeszkadzasz. Więzi? Tak, są oparte na moralności. Ale wszystko zależy od pytania. W porządku, Dwight. Zgadzam się z tobą. Czyja wersja moralności? Zgadzam się. Dobre pytanie. Czyja wersja moralności? Pomyślmy o tym. Pomyślcie głęboko. Mam nadzieję, ja też. Popatrzmy na powszechnie przyjęty naukowy model życia na naszej planecie. To jest teoria. Pamiętacie to dobrze. Wszyscy tego uczyliście się w szkole. Według tej teorii istniejemy dzięki przypadkowi, jako rezultat kosmicznego wypadku. Długi i kręty proces ewolucji na koniec zaowocował powstaniem gatunku Homo sapiens. Tym sposobem ty i ja jesteśmy tutaj. Według tej teorii model standardowy. Ten wielki wybuch. Cały darwinowski paradygmat życia. Znacie to dobrze. Czy zauważyliście, że są tutaj tylko działania bez moralności, amoralne, a nie niemoralne? Niemoralne to bez moralności. Amoralne to bez moralności. Źle powiedziałem, przepraszam. Niemoralne to zła moralność. Dobrze, że jesteście tutaj. Niemoralne to zła moralność, a amoralne to bez moralności. W tym poglądzie naukowym nie ma moralności. Nie ma moralności w grawitacji albo w węglu. Nie ma jej w kwarkach i protonach. Po prostu nie ma. Takie jest przekonanie tego światopoglądu. Nie chcę teraz dyskutować o zaletach czy wadach tego światopoglądu, ale oto to, z czym się zmagam, szanowni państwo. Mam przyjąć, że kiedyś z tego amoralnego bagna wyszliśmy my, istoty moralne. Jak może amoralne bagno stworzyć istoty moralne? Tak, to jest to, nad czym się zastanawiam i o czym myślę na głos dzisiaj z wami. Istotami, które istnieją i funkcjonują w sferze moralnej. Zdaję sobie sprawę z różnicy zdań, co jest moralne, a co nie, ale samo to, że się nie zgadzamy, już wskazuje na jakieś wewnętrzne poczucie tego, co jest moralne, a co nie. Nieprawdaż? Wszyscy się zgadzamy, niezależnie od światopoglądu, że jesteśmy istotami moralnymi. Zgodzicie się z tym? Tak, oczywiście jesteś istotą moralną. Ufasz komuś, nieprawdaż? Dobrze. Spójrzmy więc na kwestię tego, co słuszne, a co nie. Kwestia dobra i zła. Z pewnością wszyscy przyznamy, że zło i dobro istnieją. Czy też uczynki, które ogólnie uznamy za dobre lub złe. Czy zwróciliście uwagę na prezenterów telewizyjnych? Gdy sprawozdają o okrutnym morderstwie w jakiejkolwiek kulturze, w którymkolwiek kraju, gdy sprawozdają o okrutnym morderstwie, czy zauważyliście, jak to czynią? Pojawia się wyraźna pogarda, tam jest oburzenie. Jakaż straszna tragedia wydarzyła się w naszym małym społeczeństwie. Oglądałem coś takiego kilka dni temu w BBC. Gdyż wszyscy mamy tę wewnętrzną świadomość. Tak, to byłoby dobre, o nie, to byłoby złe. Zdaję sobie sprawę z tego, że w historii były kultury, w których istniały moralne wymagania, by zjadać trupa swojego ojca.
Tego raczej nie popieram. A co wy? Nie, to nie dla mnie. Ale kto powie, że ty, przyjacielu, masz rację, a ja jestem w błędzie? Skąd mam wiedzieć? Skąd mogę wiedzieć, że jest to dobre, a coś innego złe? Coś musi o tym decydować. Musimy mieć jakiś obiektywny standard, czyż nie? Tak więc, gdzie się udać? Wszyscy wiemy, że jesteśmy istotami moralnymi. Gdzie mamy szukać? Potrzebna nam jest jakaś podstawa dla naszych więzi. Prawda? A więc, szanowni państwo, chcę dzisiaj podać wam radykalną propozycję. Radykalny problem potrzebuje radykalnego rozwiązania. Oto więc radykalne rozwiązanie. Wierzę, iż lekarstwem na zerwane więzi, pozwólcie, że ujmę to pozytywnie, a nie negatywnie, bo skutkuje tak samo. Sam jestem bowiem raczej stworzeniem pozytywnym. Sądzę, że lekarstwo dla naszych najdroższych więzi znajduje się w Biblii. Powiecie, co takiego? Biblia? Co się z tobą stało? W porządku. Tak, tak, rozumiem. Wiem, że wielu z was sądzi, że Biblia to tylko zestaw zakazów i nakazów. To wolno, tego nie wolno. Tak, to prawda. Nie będę was okłamywał. Jest tego trochę w Biblii. Ale ilu z was podobałoby się, gdyby rząd waszego kraju stwierdził: przemyśleliśmy to, szanowni państwo, i orzekamy, że od teraz gwałt, morderstwo, znęcanie się nad dziećmi, oszustwa, podpalanie, kradzież przestają być przestępstwami, które kiedyś były zabronione. Od teraz polegamy na was, abyście żyli zgodnie z waszym sumieniem. Jeśli macie skłonność do podpalania, oszustw, okrucieństw, mordu, to tak róbcie. Kto chciałby mieszkać w kraju, który zniósłby swe zakazy i nakazy? Tak więc nie mówcie mi, tego nie wolno, a to wolno. Żyjecie z tym. Musicie z tym żyć. Inaczej byłaby anarchia i chaos. Dość tego. A przy okazji, Biblia nie mówi głównie o przepisach. Czy wiecie, co jest głównym tematem Biblii? Głównym tematem są więzi. Dlaczego rząd ma prawa? By ochraniać więzi. Prawa mają ochraniać więzi. Jak się ustosunkujemy do drugich? Co myślimy o sobie nawzajem? Jak się traktujemy? Zasady zawarte w Biblii to nie brutalne, arbitralne nakazy. Mają one na celu wspomagać, wzmacniać i pomagać nam w rozwoju. Nasze najważniejsze ze wszystkich więzi. Jakość naszych więzi. Zwróćmy się do podłoża wszystkich problemów świata. Więzi opierają się na moralnym zachowaniu. Moralne zachowanie zależy od moralnych decyzji, które muszą się opierać na moralnym standardzie. Gdzie znajdziemy taki standard? Sugeruję raczej radykalnie, że powinniśmy się zwrócić do tego starożytnego dokumentu, zwanego Biblią. Pozwólcie mi podać wam kilka cytatów. Pokażemy je na ekranie. Mówimy o zasadach moralnych dla zachowania więzi międzyludzkich. Spójrzcie na to. Oto cytat prosto z tej starej księgi. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Czy możecie sobie wyobrazić życie w GB, USA, EU czy AU? AU to chyba Australia. Czy możecie sobie to wyobrazić? Każdy upatruje najwyższego dobra drugiego. To z pewnością rozładowałoby korki drogowe, czyż nie? Niechaj każdy, czytam dalej, baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. O, cóż za świat. Tu jeszcze jeden cytat, pokażmy go na ekranie. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. To przyniosłoby nawet pokój w Iraku, czyż nie? Żyjcie w pokoju ze wszystkimi. Podam jeszcze jeden cytat, naprawdę radykalny. Trochę dalej. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Nadstaw drugi policzek. A czy jest rada dla tej więzi, którą większość z nas uważa za najważniejszą, a mianowicie dla więzi małżeńskiej? Jest, pokażmy ją na ekranie. Mężowie, miłujcie żony swoje. Tak, to raczej oczywiste, ale panowie, zachęta nie zawadzi. Jeszcze jedna, nie cudzołóż. Co to znaczy? Dobrze, dodajmy jeszcze jeden cytat. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Poprzestań na tym, co masz. Takie jest tego znaczenie.
O ile więcej szczęścia byłoby w naszych domach, gdybyśmy według tego żyli. Jeszcze jedna rada dla naszych rodzin. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie. I nie tylko w rodzinach, ale i w społeczeństwie. Biedni. Co by się stało, gdybyśmy mieli współczucie dla nich? Czy wiecie, że ten starożytny dokument broni tych z marginesu społeczeństwa, pozbawionych przywilejów ekonomicznych? Posłuchajcie słów z pierwszych stron tego dokumentu. Gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi i dlatego nakazuję ci, w ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem. Otwórz swą rękę. Sam Jezus kiedyś powiedział, jeśli to uczynicie dla tych najbiedniejszych na ziemi, uczynicie to dla mnie. Mówię wam, to powiedział Jezus. Ta kwestia zadecyduje o waszym losie na wieczność. Wszystko zależy od tego, jak traktowaliście drugich. O, i jeszcze kilka. Czy słyszeliście o złotej regule? Większość z nas żyła według reguły złota, ale to jest złota reguła. Brzmi tak, a więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. I jeszcze dwa. Większej miłości nikt nie ma nad tę, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Dać siebie na ofiarę to najwyższy ideał. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Szanowni Państwo, czy widzicie, że jest tu coś ważnego? Jak radykalnie zmieniłby się świat i społeczeństwo, gdybyśmy żyli według tych zasad? Wiem, co myślicie. Mówicie sobie, hej, wiesz co, Dwight? Powiedz najpierw to tym chrześcijanom, żeby żyli według księgi, której uczą. Racja? Całkowita racja. Nie mogę odpowiadać za tych chrześcijan. Bóg, któremu służą, na koniec rozliczy się z nimi. Wierzcie mi. Mamy Irlandię i północną Irlandię. Mamy USA i wewnętrzne zmagania religijne. Tak, to jest smutne, gdziekolwiek pójdziemy na tej planecie. Pozwolę jednak Bogu, aby to załatwił. Nie używajcie ich jako wymówkę, żeby odrzucić tę radę moralną. Co jest najważniejsze w twoim życiu? Twoje więzi. Dbaj o nie. Wcześniej wspomniałem o powszechnym naukowym poglądzie na nasze pochodzenie w tym przypadkowym świecie, w którym się znaleźliśmy. I mogliśmy się uśmiać, jak to amoralne siły stworzyły istoty moralne. Może i tak. Wolę jednak być otwarty wobec was. Przypuszczam, że to możliwe, ale powiem wam, nie wierzę, że tak było. Wierzę natomiast, że istota bardzo moralna stworzyła dzieci podobne do niej i też jako istoty moralne. I włożyła w serca tych ziemskich dzieci umiejętność rozróżniania i wybierania między dobrem a złem. Tak, ja wiem, wiem. Coś poszło zupełnie źle. Wystarczy popatrzeć na obecny bałagan na tej planecie. To nie jest wasza wina, ani moja. To nie jest też jego wina, ale gdzieś musi być rozwiązanie tego problemu. Jeśli więzi są aż tak ważne dla nas, możemy sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę istnienie moralnego stworzyciela, można sobie wyobrazić, jak bardzo ważne są więzi dla niego. Dlatego znowu myślę o tym starożytnym dokumencie, którego celem jest wzmacniać, wspierać i ochraniać nasze więzi. Dlatego sądzę, Biblia tak wiele mówi o więziach, bo mają one najwyższą wartość dla Boga. Boga. B-O-G-A. Biblii. Widzicie, już kończę. Zawiódłbym, jeśli bym wam powiedział, że Biblia mówi tylko o tym, jak mamy się odnosić do siebie wzajem. Tak nie jest. Jest w niej o wiele więcej. Ale wysokie ideały, które przedstawia, jeśli to jest wszystko, co oferuje, to i ja, i wy przepadlibyśmy. My nie wiemy, i choć to wspaniałe idee, jak to wykonywać. Dlatego na koniec Biblia jest właśnie o tym. Najważniejsza w Biblii jest ta najwyższa więź, więź z samym Bogiem. Gdy wczytamy się w sedno tej księgi, to znajdziemy, że jej esencją jest przyjaźń, pogłębiająca się przyjaźń z samym Bogiem, istotą moralną, która pragnie tej więzi z tobą i pomaga ci znaleźć siłę i odwagę, żeby żyć uczciwie i wiernie w więziach, które są dla ciebie najważniejsze.
To jest coś, czego naukowe poglądy, panie i panowie, nie mogą dla nas uczynić. Moralność niestety nie może pomóc. Nie. Jest ktoś, kto wkracza i mówi: zaczekaj, ja ci pomogę. Pomogę ci we wszystkim, co jest dla ciebie najważniejsze. Bóg. Zakończę słowami Freddie Mercury'ego. Zaczęliśmy od niego, więc też skończymy z nim. Farrokh Bulsara. Ten, który miał wszystko. Seks, pieniądze, sławę, siłę. Wszystko oprócz tego, czego chciał najbardziej. Jak on to powiedział? Chciałbym mieć choć jedną zadowalającą więź w moim życiu. Jedna z ostatnich piosenek, którą Freddie Mercury nagrał, ma słowa, które oddają tę tęsknotę, o której mówiliśmy cały wieczór. Chciałbym zakończyć właśnie nimi. Oto Freddie, wyświetlimy to na ekranie. Freddie Mercury śpiewa. Gra toczy się dalej, choć we mnie serce pęka, choć makijaż spływa mi z twarzy. Mój uśmiech na twarzy jest stale, cokolwiek się stanie, niech rządzi los. Znów serce mnie boli, znów zamiast miłości cios, dalej i dalej. Czy wie chociaż ktoś, po co tu żyjemy? Po co? Złamane serce, zerwana więź. Freddie Mercury zmarł, bo złamane miał serce. Jak on to ujął w ostatnim zdaniu? Czy wie chociaż ktoś, po co tu żyjemy? Mamy tę starożytną księgę, a ta księga mówi, że odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, jest ktoś, kto wie, po co żyjemy, czego szukamy. Chcę wam coś powiedzieć. Nie musicie mi wierzyć na słowo. Zawierzcie natomiast Jego słowu.